to jest duży plus, żeby właśnie się zobaczyć, porozmawiać i ta dynamika pracy jest zupełnie, zupełnie inna niż na zdalnych, jakbyśmy się bardzo nie starali wszyscy, bo tu jakby wysiłek obydwu stron jest bardzo ważny. Dobrze jest właśnie, że widzimy się znowu z kolegami z klasy, no bo nie widzieliśmy ich, tak wszyscy byliśmy przed kamerkami, a wiadomo, że też nie każdego widzieliśmy w ciągu tych po prostu zdalnych i teraz właśnie dobre jest to, że mamy znowu kontakt z rówieśnikami. Chyba wszyscy mamy takie obawy, czy to bezpieczne, czy to dobrze, że wróciliśmy do szkoły, czy nie. Z punktu widzenia medyka i tej sytuacji, którą mamy, to bardzo dobrze, ponieważ no niestety i same pewnie potwierdzicie, że to zamknięcie, brak kontaktu z osobami fizycznie wpływało na nasze samopoczucie. Jak najbardziej jest to bardzo dobre, że znowu się spotkamy, bo znamy zasady zabezpieczenia, znamy zasady higieny, mamy możliwość zaszczepienia. Ta izolacja uwidoczniła wiele takich problemów, różnych lęków i to, że byliśmy w tym wszystkim gdzieś tam sami, to było bardzo trudne. Pokazało, jak niedocenionym zawodem jest ratownik medyczny i cała opieka w szpitalu. Wcześniej przed pandemią bagatelizowaliśmy, tak prawdę mówiąc, takie różne przeziębienia, jakieś katary. Myślę, że też będziemy bardziej zwracać na to uwagę, nawet jako tutaj społeczność szkolna. No, musimy o siebie dbać, ale też musimy jakoś żyć i funkcjonować normalnie. Teraz podchodzę do tego z trochę większym dystansem. Wiadomo, że dbamy o swoje bezpieczeństwo, bo to nadal jest ważne, ale jednak... Chcemy żyć. Tak. Widzieliście na pewno masę filmików na YouTubie, gdzie w kombinezonach sobie tańczyliśmy, uśmiechy robiliśmy. My też chcieliśmy odreagować, będąc tym wszystkim. No wiele osób, nawet dzisiaj, to co dla was też pewnie jest szokiem, nie do końca zdaje sobie sprawę i ciągle neguje, że coś takiego jak wirus COVID jest, tak? Bo nikt nas do tego nie przygotował i nie nauczył. Także tutaj jesteśmy bardzo blisko w tym wszystkim. Przy zdalnym nauczaniu się okazało, że rzeczy, które wcześniej były niemożliwe, teraz są możliwe, tak? Czy praca urzędu, tak? Kiedyś nie można było czegoś mailem załatwić, a teraz, proszę bardzo, jednak można. Więc myślę, że jakieś pozytywy też z tego są i szkoła też szybciej się rozwinęła. Się boję każdego dnia, jak idę na dyżur. Zostawiam w domu rodzinę, dzieci, ale to jest jakby taki zdrowy lęk, nie przerażający, obezwładniający, taki zdrowy, który mobilizuje do zachowania cały czas tych schematów bezpieczeństwa. To jest w moim przypadku, w mojej pracy, bardzo duży plus ten. Czasami mam takie myśli, że a może odpuścić, w sumie już tyle to trwa, że może lepiej odpuścić. Też mam rodzinę i też nie chciałabym, żeby przez moją głupotę oni po prostu zostali zarażeni. Ufając ludziom, którzy mówią, że możecie wrócić do szkoły, no to powierzam w jakimś sensie swoje zdrowie im i ufam, że są do tego warunki. Tyle to już trwa, że myślę, że nie możemy być cały czas w takim ukryciu, że już trzeba trochę wyjść i trochę podjąć to ryzyko. Ciężko w ogóle planować jakieś długoterminowe projekty. No, pandemia nas nauczyła, że jesteśmy tu i teraz, działamy, nie wiem, wyprzedzeniem tygodniowym i to tyle, na co możemy sobie pozwolić, bo inaczej się nie da. I ta ciągła niepewność dla mnie jest najbardziej stresująca. Myślę, że każdy z nas czeka jednak, jak wrócimy i będą takie normalne wakacje, gdzieś tam jakieś koncerty, wyjazdy, żeby to już wszystko tak zaczęło żyć